Dzisiaj pokażę Wam coś, co znacząco poprawi jakość powietrza, którym oddychacie. Oczyszczacze powietrza firmy Ideal serii Pro. Dlaczego Pro? Co to znaczy Pro? To są najmocniejsze, flagowe modele niemieckiego producenta, których można używać nie tylko w domu, nie tylko prywatnie, ale w szkole, szpitalu, firmie, wszelkich instytucjach. W recenzji zajmę się tymi mocniejszymi z pary, a więc zostają z nami AP40 i AP80. Zaczynamy! Ideal seria Pro to seria oczyszczaczy powietrza premium. Co to właściwie znaczy? Tego typu urządzeń na rynku jest mnóstwo, a zasada działania jest prosta. Więc w czym tkwi premium? No jak to zwykle bywa, w szczegółach, czyli w użytych podzespołach. Ideal to niemiecki producent, co warto podkreślić. To urządzenia produkowane w całości w Niemczech. Poza czujnikiem pyłu, który jest japoński. Reszta, od najmniejszego podzespołu, po montaż, jest wykonywana u naszego zachodniego sąsiada. I ten wysoki poziom Ideal Pro zawdzięcza właśnie klasie podzespołów, które dają trzy rzeczy – skuteczność, bezawaryjność i kulturę pracy. To w sumie są trzy najważniejsze cechy każdego urządzenia tego typu. Skuteczność i jakość są poparte dużą ilością certyfikatów, które znajdziemy na stronie producenta. Samo wykonanie i design są bardzo oryginalne, ale to zostawię na później. Teraz najważniejsze, czyli technologia. Technologia w oczyszczaczach powietrza to trzy elementy. Wentylator z silnikiem, który w przypadku Ideal pochodzi od lidera branży, czujniki jakości powietrza i serce urządzenia, czyli filtr. Zacznijmy od silnika. Po czym poznać, że silnik i wentylator są dobrej jakości w urządzeniu? To kwestia wyważenia, bo w urządzeniach niższej jakości wentylator po krótkim czasie zaczyna głośno pracować. Konstrukcja po prostu zaczyna się rozluźniać. W Ideal Pro nie ma tego problemu. I nawet po bardzo długim użytkowaniu urządzenie pracuje bardzo cicho. Mały eksperyment. Wyłączmy muzykę i przyciemnijmy światło, bo podobno w ciemności lepiej reagujemy na dźwięki. Mamy fajny klimat. Włączam urządzenie i poproszę kolegę dźwiękowca. Bronek, zbliż się z mikrofonem. Słyszycie? Prawie niesłyszalne. Urządzenie ma też tryb nocny, który sprawia, że prawie w ogóle go nie słychać. To bardzo ważne, no bo przecież oczyszczacz musi pracować cały czas. Dziękuję za mikrofon. Wróćmy do muzyki i światła. Sprawdźmy jeszcze, jak działa wentylacja. Zapalam cygaro. Oczywiście w celach naukowych. Nie róbcie tego w domu. I dmuchuję dym w kierunku urządzenia. Widzicie? Od razu wciąga dym. O! I zwiększa obroty. I lampka zmienia kolor. Zielony kolor to dobre powietrze, żółty średnie, a czerwony bardzo złe. Czujnik. Kolejny element urządzenia. Ja rzucam palenie i porozmawiajmy o czujniku. Czujniki badające jakość powietrza w urządzeniach Ideal Pro pochodzą od wiodących producentów. Bardzo ważne jest również oprogramowanie zarządzające pracą oczyszczacza na podstawie wskazań czujnika. W tych urządzeniach mamy dwa rodzaje czujników. Laserowy, odpowiedzialny za badanie pyłów zawieszonych, czyli takich małych cząsteczek znajdujących się w powietrzu, w tym niebezpiecznych dla zdrowia PM2,5 i PM10. Drugi to czujnik VOC, czyli czujnik związków organicznych, potocznie zwany czujnikiem zapachu. Ten komponent wykrywa związki chemiczne, formaldehyd i inne czynniki odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach. Jednak sercem każdego oczyszczacza Ideal Pro jest
kaseta filtracyjna. Zaprojektowana przez firmę numer jeden w branży filtrów, czyli firmę Freutenberg. Ta kaseta dostarcza najwyższą możliwą skuteczność filtracji, a dzięki wyjątkowej budowie pozwala również na bardzo łatwy przepływ powietrza. To brzmi prosto, ale tak naprawdę to jeden z najważniejszych elementów działania najwyższej klasy oczyszczacza powietrza. Dzięki temu urządzenie pobiera bardzo mało energii. Jest ciche, bo wentylator nie musi pokonywać dużego oporu filtra. Wiele innych oczyszczaczy właśnie z powodu budowy kasety filtrującej działa głośno. Klasyczne filtry HEPA mają jednolitą gęstość, przez co duże cząsteczki zatrzymują się na pierwszej warstwie filtra, szybko go zapychając i uniemożliwiając dalszą pracę. Natomiast filtr Ideal Pro jest zbudowany trochę inaczej. Składa się z pięciu warstw. Pierwsze trzy warstwy zagęszczają się kolejno coraz bardziej, przez co cząsteczki o różnych wielkościach zatrzymują się w poszczególnych warstwach. Włókna przedostatniej warstwy filtra oklejone są węglem aktywnym, wysokiej jakości. To również innowacyjne rozwiązanie, które pozwala dwukrotnie zwiększyć powierzchnię filtracyjną węgla aktywnego. Każdy filtr ma swój elektroniczny chip, który komunikuje się z urządzeniem. Zachowuje historię, której nie da się skasować, co często da się zrobić w wielu urządzeniach, przypadkowo resetując. I później używamy filtra, który stracił swoje właściwości. Samo mocowanie filtra jest również monitorowane. I tylko prawidłowe zamocowanie pozwala na uruchomienie oczyszczacza. Do każdego urządzenia Ideal serii Pro można podłączyć dodatkowy sensor AS10. To taki specjalny czujnik, który możemy umieścić w dowolnym miejscu pomieszczenia. Ta mała kostka mierzy jakość powietrza i przekazuje informacje do oczyszczacza. Może też posłużyć do połączenia kilku oczyszczaczy w aplikacji mobilnej. AS10 podświetla się na właściwy kolor, w zależności od odczytu jakości powietrza. Może to być od zielonego koloru, oznaczającego, że powietrze jest w porządku, do ciemnofioletowego, który oznacza, że parametry powietrza są bardzo niedobre. Dla urządzenia przygotowana jest również aplikacja mobilna Ideal Air Pro, która po zainstalowaniu pozwala na monitorowanie jakości powietrza i pracy urządzenia zdalnie. Można również zdalnie ustawić niektóre parametry oczyszczacza, a po odpowiednim skonfigurowaniu pozwala na monitorowanie pracy wielu urządzeń. Teraz kilka słów o designie. Urządzenia Ideal Pro mają dość surową bryłę. Można powiedzieć, że wyróżniają się tym na rynku i są fajnym uzupełnieniem każdej przestrzeni. Jeżeli zdecydujecie się na AP30 Pro albo AP40 Pro, to nasze maluchy, to można wybrać odpowiedni dla naszego wnętrza kolor lub fakturę dzięki pokrowcom dekoracyjnym. To już wedle gustu, ale opcji jest sporo i każdy znajdzie coś dla siebie. Na koniec kilka słów o akcesoriach. Do wszystkich urządzeń Ideal Pro oprócz AP30 producent dodaje pilot, a poza tym dostępne są jeszcze dla AP30 i AP40 Pro uchwyt na ścianę lub pod sufit. Można zamontować oczyszczacz w ten sposób. Pokrowce dekoracyjne, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować oczyszczacz. A dla AP60 i AP80 Pro uchwyt do montażu na ścianę i wózek z kółkami ułatwiający przestawianie urządzenia. To tyle, jeżeli chodzi o mnie, ale najlepiej przekonajcie się sami, bo czyste powietrze jest bardzo ważne.